Niespodziewanie głos w sprawie śmierci Gabriela Seweryna zabrała Gosia Andrzejewicz. Nikt nie wiedział. Gabriel Seweryn odszedł niespodziewanie, a jego śmierć przeżywa rodzina, przyjaciele oraz wiele zaprzyjaźnionych gwiazd. Nawet wokalistka Gosia Andrzejewicz miała przyjemność poznać projektanta. Co więcej, otrzymała od niego niecodzienny podarunek. Gabriel Seweryn odszedł niespodziewanie. Ostatnie pożegnanie już 6 grudnia. Gabriel Seweryn odszedł 28 listopada. Na Instagramie Rafał Grabias, były partner projektanta, udostępnił klepsydrę z informacjami na temat pogrzebu 56-latka. Dowiadujemy się z niego, że ostatnie pożegnanie Gabriela zaplanowano na 6 grudnia w Krzepowie o godzinie 12, msza. Żałobna odprawiona zostanie dnia 6 grudnia 2023 roku, środa, o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Pogrążona w żalu rodzina, czytamy na Instastory Rafała Grabiasa. Gabriel Seweryn pożegnany przez byłego partnera. Głos zabrała również Gosia Andrzejewicz. Rafał Grabias przez 18 lat był partnerem Gabriela Seweryna. Obaj wystąpili w programie Królowe Życia, lecz później doszło do nieporozumień i rozstali się w atmosferze skandalu. Nie zabrakło wzajemnych oskarżeń, a także ujawniania niewygodnych tajemnic z przeszłości. Finał ich sporu miał zakończyć się w sądzie, lecz sprawa ostatecznie ucichła. Po rozstaniu mężczyźni weszli w nowe związki, kiedy w mediach pojawiły się informacje o śmierci Gabriela Seweryna, Rafał Grabias opublikował na Instagramie zdjęcie Gabriela, które podpisał jednym słowem: żegnaj. Okazuje się, że trudne pożegnanie przeżywa nie tylko były partner. Ze smutkiem musi zmierzyć się również Gosia Andrzejewicz. Wokalistka zdradziła, że była klientką Gabriela. Gosia Andrzejewicz o relacji z Gabrielem Sewerynem. Informacja o nagłej śmierci Gabriela bardzo mną wstrząsnęła. Dzisiaj jestem na planie programu telewizyjnego, wspaniałe nastroje, wesołe piosenki, a w sercu wciąż mam smutek i tak wiele pytań. Ciężko mi się skupić na pracy. Wyznała w rozmowie z lelum.pl, jak podkreśliła, swego czasu otrzymała od zmarłego wyjątkowy podarunek. Służy jej do dziś, bardzo podziwiałam i podziwiam jego kreację, sprezentował mi nawet przepiękną kurtkę, która służy mi do dziś, opowiadała. Gosia podkreśliła też, że śledzi szczegóły na temat tragedii. Gabriel Seweryn miał problemy, policja przeszukała dom projektanta. Nie tylko Andrzejewicz jest zainteresowana tematem. Dom projektanta został już przeszukany przez policję. Ostatecznie oklejono go taśmami. Sąsiedzi, którzy wypowiedzieli się dla portali mygłogów.pl, donieśli, że od miesięcy mieli ogromne problemy z Sewerynem. Miało tam dochodzić do awantur i wręcz dantejskich scen, funkcjonariusze przeszukali lokal, sprowadzono na miejsce także policyjne psy tropiące. Później na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy wszystko dokumentowali na fotografiach. Po przeszukaniu pracownia została ponownie zamknięta i zaplombowana przez policję, można było przeczytać w fakcie. Na ten moment nie udostępniono szczegółowych informacji o powodach odejścia projektanta.